Cześć wszystkim, z tej strony Matowi, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku, w którym odpakujemy sobie paczkę niespodziankę od firmy Genesis. Moi drodzy, to jest druga paczka z firmy Genesis, ale ta paczka jest o tyle inna od poprzedniej paczki, że przyszłymi właścicielami tych gadżetów, które tutaj będą, jesteście wy. Dokładnie tak. Ponieważ postanowiłem właśnie wraz z firmą Genesis zorganizować konkurs, a żeby wziąć udział w tym konkursie, trzeba po prostu oglądać film do końca. A zasady tego konkursu będą gdzieś w trakcie filmu, także oglądajcie cały film. Także co, mam nadzieję, że łapka w górę już zostawiona, a ja w tym momencie założę sobie drugą perspektywę. Nowy nabytek. No i moi drodzy, lecimy za unboxingiem. Dobra, tak więc w sumie pierwszą zasadę konkursu macie już tutaj. I muszę wam się, słuchajcie, przyznać, że to jest mój pierwszy konkurs, jaki kiedykolwiek organizuję. Ale spokojnie, wydaje mi się, że to nie jest zbyt trudne. Także wszystko powinno pójść bardzo sprawnie i mam nadzieję, że każdy dostanie swoją nagrodę. Dobra, jeden bok już mamy, teraz jeszcze drugi został. Moi drodzy, więc ta paczka jest tak ogromna, że za chwilę nie będziecie widzieć mnie, mojej śmiesznej twarzy, tylko po prostu te pudełka. Także dobrze, moi drodzy, rozpakowujemy, zobaczymy, co tutaj będzie. Dobra, moi drodzy, już jestem, miałem telefon. Przede wszystkim tak, moi drodzy, na pierwszy ogień rzuca nam się plecak. Słuchajcie, ja teraz te produkty rozpakuję, ostrożnie, ale postaram się, żeby do przyszłych zwycięzców te produkty były tak samo dobrze zapakowane, być może nawet lepiej. Także spokojnie, nic się im nie stanie. Tak więc słuchajcie, pierwszy plecak jest to Pallad 100 i tego plecaka w sumie nie muszę wam przedstawiać, bo dobrze go znacie. Co więcej, sam już kilka miesięcy chodzę w nim do szkoły i powiem wam szczerze, że jest naprawdę mega fajny. Przede wszystkim jest pojemny. To naprawdę mega cieszy, bo czasem przy jakimś ciężkim dniu, gdy ma się po 7 lekcji plus jeszcze WF, to naprawdę i strój i wszystko tutaj się mieści, także wszystko jest bardzo dobrze. Ten plecak jest do wygrania, oglądacie dalej film, żeby nie przegapić, jak go zgarnąć. Na przykład jego albo coś innego. I moi drodzy, naszym oczom ukazuje się drugi plecak, ale już potężniejszy. Moi drodzy, a więc jest to plecak tak naprawdę stworzony do wszystkiego, do przenoszenia książek, laptopów. Jest to Pallad 300, jest to naprawdę potężniejszy plecak, bo zresztą wystarczy spojrzeć na jego cenę. Jeśli chodzi o przegródki, to jak już pewnie widzicie, jest naprawdę mega pojemny, bo jest też mega duży. Ma mega dużo przegródek, 5, 6, to naprawdę znalazłoby się tu chyba z 15 przegródek. Jest to naprawdę mega potężny plecak. Jest on na jedne ramię, ale wydaje mi się, że to nie jest problem, ponieważ można go sobie tak zarzucić o tako i go nosić trochę na ukos, ale mi się wydaje, że też będzie wygodnie. Dobra, słuchajcie, także to były takie dwie rzeczy szkolne. Teraz przechodzimy dalej. Aha, ale zanim przechodzimy, to słuchajcie, zachęcam was bardzo serdecznie do ciśnięcia tego czerwonego guzika subskrybuj, ponieważ robi się coraz cieplej, dlatego obiecuję wam, że na pewno nic nie na tym nie stracicie. Dla was to jest tylko 2 sekundy roboty, max 3. Także dobra, mam nadzieję, że wszyscy już zasubskrybowali kanał i zostawili łapkę w górę, a my w tym momencie lecimy dalej. Słuchajcie, kolejna rzecz jest to myszka. Dobra, słuchajcie, ja już sobie tą myszkę rozpakowałam i ta myszka oczywiście też jest dla was. Pudełko nie uszkodziłem, także spokojnie, jeszcze swoich tam folii kilka dodam. Także wydaje mi się, że większość osób, które teraz patrzą na tą myszkę, chciałby mieć taką myszkę, przynajmniej ja, bo moja myszka w tym momencie niedługo będzie obchodziła swoje czwarte urodziny. Także co, jest to Krypton 190, naprawdę mega fajna myszka i z tego co widzę duża myszka. Ma tutaj standardowe przyciski, czyli przycisk do zmiany DPI i dwa przyciski po bokach. Także no, naprawdę mega fajna myszka. Schowam je sobie tutaj, a na koniec zrobimy test tych wszystkich urządzeń, żebyście wiedzieli, jak to wszystko wygląda, żebyście wiedzieli, na co się piszecie. No i drodzy, mam również drugą myszkę, Krypton 400, ale ta myszka niestety lub stety idzie do mnie, ponieważ tak jak mówiłem, tamta myszka, którą widzicie, ma już prawie 4 lata, jest mocno zdarta i postanowiłem wziąć coś dla siebie. Mam nadzieję, że nie będziecie nam źli. Także no, Krypton 400, jak komuś się spodoba, oczywiście może sobie zakupić, pierwszy link w opisie, Genesis. Moi drodzy, teraz spokojnie wysuwamy myszkę. Dobra, w sumie tutaj nie będę już się tak bardzo głaskał nad opakowaniem, bo tak jak mówiłem, przyjmę sobie tą myszkę. Jak widzicie, tak myszka wygląda, ma już tutaj dwa przyciski, szczerze mówiąc nie wiem do czego. Ten jest na pewno DPI, ten nie wiem do czego i dwa przyciski po bokach. Jest ta myszka również duża, także tak jak mówię, mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi za to, że wziąłem sobie tą myszkę, ale tak jak mówię, moja myszka jest już naprawdę mega zdarta, także... Moi drodzy, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ za nami dwie myszki, z czego jedna dla was oraz dwa plecaki do wygrania. Jedziemy dalej. A i słuchajcie, do każdego z tych przedmiotów będą dołączone naklejeczki oraz mój autograf, albo nawet i podziękowanie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Naszym oczom, słuchajcie, ukazują się słuchawki bardzo znane i cenione. Neon 360, tak one wyglądają. Je, słuchajcie, rozpakuję, nie będę ich sobie zakładał na uszy, bo wiem, że przyszli właściciele mogą sobie tego nie życzyć. Ale wydaje mi się, że przyszły zwycięzca. Będzie chciał na pewno zobaczyć, jak one wyglądają, także... Słuchajcie, jeśli chodzi o te słuchawki Genesisa, bo miałem już nie jedne na sobie, to jeśli chodzi o jakość dźwięku, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Przede wszystkim mają naprawdę potężny bas i jakość dźwięku jest ogólnie na bardzo wysokim poziomie. Ale dla mnie na przykład minusem jest w tych słuchawkach to, że one bardzo, ale to bardzo wytłumiają. Generalnie dla każdego gracza to jest właśnie plus, a ja jeśli załóżmy prowadzę live'a i nie słyszę w ogóle siebie, to jest trochę dyskomfort. Ale w sumie naprawdę słuchawki mają mega jakość dźwięku, także to wszystko się neutralizuje. Moi drodzy, i naszym oczom, tak jak wcześniej, ciężko wyjeżdża opakowanie ze słuchawkami, ale wyjechało.
Moi drodzy, jak widzicie, pięknie zapakowane, mega duże. I słuchajcie, ogromnym plusem jest to, że te słuchawki mają przede wszystkim wejście USB oraz na jacka. Pierwszy raz spotykam się z takim rozwiązaniem, ale jest to naprawdę bardzo praktycznie rozwiązanie i no i naprawdę jest mega fajne. Co do słuchawek, to tak jak wszystkie słuchawki, pewnie podświetlają się tutaj logiem. Tak jak mówiłem, nie będę ich sobie zakładał. Słuchawki na pewno, tak jak wszystkie Genesisa, mega wytłumiają, bo to jest ich właśnie ogromna zaleta, że nic nie słychać, po prostu nic nie słychać, jak się mówi. A i w ogóle to, co mi się podoba bardzo w tych słuchawkach, to, że nie masz tutaj żadnej regulacji, tylko to wszystko samo się dopasowuje do siebie. A więc, moi drodzy, wszystkie opakowania są delikatnie odłożone i pozostała ostatnia rzecz, jaką jest klawiatura. Dokładnie tak, chyba to jest rzecz, która jest najbardziej jakby na modzie. Jest to mianowicie Tor 300 TKL. Jest to klawiatura, jak widzicie, bardzo mała, mechaniczna, na niebieskich przełącznikach, także niebieskich na niebieskich, także jest głośna. Oczywiście za chwilę sobie zrobimy oficjalny test klików, tak jak w poprzednim odcinku, ale dla porównania takie klawiatury na przykład używa zwariowany Marcin, Versace i chyba to tyle. Także no, widać, że klawiatura jest ciężka. Chciałem pokazać, że jestem silny, nie wyszło. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, mamy opakowanie. Uwaga, uwaga, otwieramy klawiaturę Tor 300 TKL. Bum. Instrukcja, tego się nie czyta. I oczywiście sama klawiatura. I moi drodzy, zdejmujemy osłonkę. I jak widzicie, mamy klawiaturę. Jest ona przede wszystkim niewielka, także w sumie jest bardzo dobrze. Wyjmę jeden klawisz. Jak widzicie, przełączniki są niebieskie. Czarna klawiatura, także w sumie będzie pasowała chyba do każdego biurka. I moi drodzy, czas na oficjalny test kliku. W sumie porównując ten dźwięk, nie jest ona aż tak bardzo głośna jak klawiatury Hückera, które mam w tamtym pokoju. Jest ona odrobinę cichsza, ale i tak słychać ten charakterystyczny dźwięk. A moi drodzy, nie jest to jeszcze ostatnia rzecz, ponieważ została nam jeszcze, no gdzie ostatnia rzecz, została nam jeszcze podkładka. Powiem szczerze, z tej podkładki korzystam już prawie rok, także mogę wam spokojnie powiedzieć, że jest to mega, ale to mega fajna podkładka, która jest przede wszystkim ogromna i tego po prostu nie będę wam pokazywać, tylko po prostu sobie wstanę i pokażę wam tutaj, jak to wszystko wygląda. Widzicie, podkładka spokojnie starcza na klawiaturę, myszkę, nawet na pół monitora. Zresztą tak jak widać, szerokość tej podkładki to jest mniej więcej właśnie taka, także jest naprawdę mega duża i mega fajna, bo sam z niej korzystam. Naprawdę sam nie spodziewałem się, że będziecie mogli aż tyle wygrać. No i moi drodzy, teraz najważniejsza rzecz, czyli co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie. Pierwsza rzecz, zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem oraz zostawić łapkę w górę pod tym filmem. To będzie sprawdzane. Ta rzecz będzie sprawdzana, także jest to dosyć istotne. Kolejna rzecz to napisać na tego maila, który wam się teraz wyświetla, czyli ja w sprawie konkursu @wp.pl. Co byście chcieli z tych rzeczy wygrać i dlaczego to akurat wy musicie wygrać? Może to być jakiś wiersz, może to być jakaś piosenka, a może to być również jakieś zwykłe uzasadnienie. Ja spośród wszystkich osób postaram się wybrać te najbardziej kreatywne albo takie, które przypadą mi do gustu. I dla takiej osoby, która mi się właśnie praca spodoba, odpiszę je na maila z prośbą, aby podała swoje dane adresowe. Tak osoba mi odsyła dane adresowe, ja pakuję przedmiot jak najbardziej szczelnie, tak żeby nic się nie stało. Za wysyłkę oczywiście płacę ja i wszystko sprowadza się do tego, że po prostu wy dostajecie właśnie na ten adres, który wysłaliście w poczcie, jakąś tam rzecz, na przykład taką klawiaturę. A i na koniec, słuchajcie, jeśli ktoś już by wygrał taką rzecz, to bardzo bym prosił, żeby odesłał mi na maila zdjęcie właśnie z tą rzeczą, żeby nie było później jakichś niedomówień, że nie dostałeś tych rzeczy. Bo patrząc po innych, to takie rzeczy się zdarzają, także ja bym chciał być, nie wiem, zaufany, także fajnie po prostu byłoby z powrotem dostać zdjęcie właśnie z jakąś tam rzeczą. I w sumie to tyle, bardzo dziękuję za oglądanie. Żywam standardowo miłego poranka, wieczora, nocy, dnia i słuchajcie, zapraszam was oczywiście na stronkę Genesis. Także słuchajcie, na koniec oczywiście zrobimy test tych rzeczy, których oczywiście się da zrobić. Moi drodzy, więc najpierw postanowiłem, że podłączę właśnie te słuchaweczki Neon 360 do komputera. Oczywiście tego kabla nie będę rozplątywał, żeby tak samo trafił do właściciela. Jak widzicie, wow, te słuchawki naprawdę mega fajnie się podświetlają. I tutaj zapomniałam dodać, że jest jakiś guzik. Nie wiem, co on robi. Jest tutaj oczywiście pokrętło do zmiany głośności. Także dobra, teraz podłączamy sobie klawiaturę. Jak widzicie, już klawiatura zaczyna się świecić. Jak widzicie, ma kolor zielony. I teraz jeszcze sprawdźmy podświetlenie, bo jak widzicie, ona jest w ogóle bardzo mała, ale chciałem właśnie sprawdzić podświetlenie. Ma na przykład takie podświetlenie. Ma na przykład jeszcze takie podświetlenie, czyli takie jak wcześniej, przed chwilą widzieliśmy. Ma na przykład również takie podświetlenie, czy jak widzicie, takie migające. O, jest na przykład również takie podświetlenie, czyli takie standardowe. Jest na przykład również takie podświetlenie, także w sumie nie chciałbym psuć zabawy dla przyszłego zwycięzcy. Tak więc nie będę wam pokazywać wszystkich podświetleń. Moi drodzy, i ostatnia rzecz, czyli myszka. Jak widzicie, jest prawie tak samo długa, jak szeroka jest klawiatura. Tak więc, tak jak mówiłem wcześniej, myszka jest naprawdę, no, spora. Teraz sprawdźmy jeszcze DPI. Jak widzicie, zmieniłem sobie DPI, zmieniło się również podświetlenie. Tych DPI, jak widzicie, jest naprawdę sporo. Jak widzicie, wszystko fajnie śmiga. A podkładka, tak jak już w sumie widzicie w tle, też sprawuje się naprawdę mega dobrze. Ale to już mogliście zauważyć na moim poprzednim, na przykład, filmiku z mojego stanowiska, gdzie właśnie pokazywałem tą podkładkę.